To było wyjątkowe lato dla mieszkańców Krakowa. Piękna pogoda i moc sportowych atrakcji. W stolicy Małopolski dopingowaliśmy m.in. kolarski peleton, Tour de Pologne, siatkarzy plażowych, a mieszkańcy Krakowa chętnie korzystali też z dobrze już znanej akcji Trenuj w Krakowie. Ostatnio jednak najwięcej emocji budził ten puchar. Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn też zawitały do Krakowa. W Krakowie reprezentacja Polski w siatkówce rozegrała 5 meczów. Wszystkie na żywo mogli oglądać fani, którzy w tym czasie licznie wypełnili Tauron Arenę. Mecze przy naszych kibicach to zawsze dodatkowa motywacja dla sportowców, ale stolica Małopolski robi też wrażenie z turystycznego punktu widzenia. Kraków jest miejscem historycznym i myślę, że każdy, kto był w Krakowie, był na Wawelu. Wawel jest miejscem magicznym, widział chyba każdy smoka, który zieje ogniem i każdy, kto przyjeżdża do Krakowa, powinien to zobaczyć. Zwiedzanie miasta warto połączyć z udziałem w imprezach sportowych. Tych w najlepszym, bo w wakacyjnym czasie nie brakowało. Śmiało można powiedzieć, że Kraków siatkówką stoi. Mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy to ostatnie wydarzenia, ale kadra Witala Heinena do Małopolski przyjechała też przed igrzyskami. Tradycyjnie rozegrano tu memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Kraków przyciąga siatkówkę jak magnes od wielu lat. Tak naprawdę to jest partner sprawdzony przy wielu imprezach, nie tylko międzynarodowych, ale również klubowych. Przypomnę tylko, że tutaj właśnie w Tauron Arenie Polska w 2014 roku grała z Brazylią na mecz otwarcia w tej dużej hali. Rozgrywaliśmy tutaj mnóstwo imprez, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, wszystkie finały Ligi Narodów, coroczny memoriał Wagnera. Także kochamy to miasto, siatkówka kocha to miasto. Mam nadzieję, że Kraków kocha również siatkówkę. W tym roku 4 piękne imprezy. Mieliśmy i Puchar Polski, mieliśmy memoriał Jerzego Huberta Wagnera, mieliśmy Pro Zero, Puchar Polskiej Ligi Siatkówki, no i ta wisienka na torcie, czyli mecze grupowe polskiej reprezentacji na Tauron Arenie. Znakomite wyniki, znakomita gra. Mam nadzieję, że Kraków dalej będzie stał siatkówką. Siatkówką i nie tylko, bo Kraków to od lat miasto sportu i poważny partner dla organizatorów największych wydarzeń. W tym roku na Błoniach poznaliśmy zwycięzcę wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Tysiące kibiców na trasie, to już było widać, że znowu ten Tour wrócił w takim wydaniu najlepszym. Wyniki Polaków są znakomite, no trzecie miejsce Kwiatkowskiego to też jest znakomity wynik przy takiej obsadzie. Mam nadzieję, że w następnym roku również zawitają kolarze do Krakowa. Gdyż ta forma promocji poprzez takie wielkie imprezy to jest forma chyba najlepsza i myślę, że Kraków musi odbudowywać swoją markę i turystyczną, i imprezową po pandemii. Zarząd infrastruktury sportowej w Krakowie ma za sobą pracowite lato. Oprócz dużych eventów kontynuowano też ulubione akcje mieszkańców. Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszyły się wspólne treningi, nie zabrakło nowości. To były bezpłatne treningi dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Bardzo atrakcyjne, cieszące się powodzeniem, odbywały się w soboty, w niedzielę, przez całe wakacje i cały czas się odbywają, więc zachęcamy do tych aktywności i ruchu. Dodatkowo zorganizowaliśmy wspaniałą taką akcję rowerową, rowerowo na Sportnowo. I tutaj też było bardzo miłe zaskoczenie. Mieszkańcy Krakowa, ale nie tylko, byli bardzo zadowoleni, że na Sportowo, rowerowo z rodzinami mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, zwiedzając zakątki sportowe Krakowa. A ci, którzy trenują już od dawna i szczególnie upodobali sobie bieganie, powinni jak najszybciej zajrzeć na stronę ZIS-u. Wystartowały już zapisy do biegu Trzech Kopców i półmaratonu krakowskiego. Wydarzenia odbędą się odpowiednio 3 i 17 października. Być może przyszli uczestnicy tych biegowych wyzwań trenują właśnie w nowo otwartym kompleksie sportowym przy Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Ułanów. Z początkiem roku szkolnego obiekt został przekazany uczniom. To jest naprawdę taki kompleks sportowy zrobiony naprawdę na wysokim poziomie, albowiem wychodzimy z założenia, że nie ma sensu robić byle jak, ale jeżeli już, to porządnie. Czekaliśmy na ten obiekt ponad 5 lat. Marzenia o rewitalizacji boisk przeszły najśmielsze oczekiwania. Z boisk, który miał być tylko wyremontowany, powstał piękny obiekt, nowoczesny przede wszystkim, ogromny. Dla naszych uczniów, których jest ponad 1000, no będzie to wspaniała sprawa, wspaniałe miejsce do relaksu.
A skoro o relaksie mowa, to warto wiedzieć, że krakowianie mogą już korzystać z jednej z najnowocześniejszych pływalni. Obiekt przy ulicy Eisenberga został otwarty. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że dobry trening należy uzupełniać przyjemną regeneracją. Do zobaczenia za 2 tygodnie. W kolejnym odcinku budujemy sportowy Kraków.